Po zakończeniu II wojny światowej tysiące Polaków zmuszone były szukać nowego domu z dala od rządzonego przez komunistów kraju. Jednym z miejsc emigracji był Londyn. W listopadzie 1946 roku dotarła tu Halina Martinowa. Wyobraźcie sobie moje wrażenie. Taki wielki czerwony autobus. Pierwszy rzut oka na Londyn. Ale jestem w strachu, bo ja nie wiem, czy moi wiedzą, że ja płynę statkiem. Trzymam w ręku 5 złotych i powiadam sobie, że jak wyjdę na brzeg i nikogo znajomych nie spotkam, to będę stała na skrzyżowaniu głównych ulic i trzymała te 5 złotych w ręku, że ktoś w końcu spojrzy, że to moneta polska, to może mi dadzą jakieś połączenie z Polakami. Halina Martinowa w czasie wojny związana była między innymi ze ściśle zakonspirowaną komórką Antyk, zajmującą się propagandą antykomunistyczną. W czasie Powstania Warszawskiego wraz z batalionem Zośka znalazła się na Czerniakowie, gdzie brała udział w przeprawie rannych akowców i berlingowców na drugi brzeg Wisły. 4 razy. Sierżant Nowak, tak się nazywał, chłopak berlingowiec, przewiosłowywał tę Wisłę, przewożąc rannych. I ja tam dostałam też zdrowo, więc idę w ostatniej kolejce. Za mną się pcha jakiś facet w granatowym breciku i wsadza mi kolana w mój kręgosłup, który jest już od dawna uszkodzony. Bolesna sprawa. I włazi kopytami w ostatnie nosze z Argosem, z chłopakiem Zośki, który wydaje z siebie nieopanowany ryk, bo ma przebicie przepon, przestrzelenie przepon brzuszny. Ja się odwracam na jednej nodze. Jestem w takiej pasji, że łapię faceta za kapotę, wystawiam go z tych noszy i walę w mordę. A na to Stasi Nowak powiada: ciotka, a ty go nie bij, to nasz politruk. Politruk? Bóg w mordę. Od początku pobytu w Wielkiej Brytanii Halina Martinowa czynnie uczestniczyła w życiu polskiego środowiska w Londynie. Prowadziła także cenną działalność archiwalno-wydawniczą, drukując w prasie emigracyjnej artykuły na temat Armii Krajowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego wspierała opozycję w kraju. Pierwszą taką zasadą było, jak cię prosi 10 osób i wiesz, że tylko jedna potrzebuje pomocy, a resztę cię nabiera, daj wszystkim, żebyś przypadkiem nie ominęła tego, co naprawdę potrzebuje. Dom Haliny Martinowej, pełen polskiej symboliki, jest zawsze otwarty dla rodaków. Szczególnie dla tych, którzy przyjeżdżają do Londynu w celu dokumentowania historii Armii Krajowej i Szarych Szeregów. W jej domu, to jest jak gdyby muzeum, można powiedzieć, i archiwum, potrafiła zebrać olbrzymią ilość dokumentów i bibliotekę dotyczącą obu środowisk, to znaczy Armii Krajowej i tego rządu, który tutaj istniał po wojnie, ponieważ brała w tym udział. Poza tym bardzo dużo ciekawych osób ją odwiedzało, a ona za każdym razem prosiła, żeby te osoby o sobie opowiadały i żeby ona nagrywała ich wspomnienia. To jest osoba bardzo niezależna, ale jak najbardziej wspierała studium
była w Radzie zawsze. Potem bardzo się zaangażowała właściwie w Fundusz Inwalidów i to prowadziła lata, lata. Była zaangażowana w tutejszym tak zwanym rządzie narodowym. Opracowywała życiorysy różnych ludzi. To jest na pewno wysokiej klasy patriotyzm i nieustanne zaangażowanie. To jest człowiek czynny. Leży w łóżku, ale nie myśli o niebieskich migdałach. Teraz na przykład jest przejęta sprawą Grażyńskiego i chce jeszcze coś napisać. Ona pisze artykuły na różne, przeróżne tematy. To jest podstawa mojego wychowania. Ja się nie mogę zgodzić też na coś, co uważam, że jest niesłuszne, bo każdy człowiek w wolnym państwie, wolne państwo to nie jest tylko wojsko, a wolne państwo to jest naród, to jest historia, to jest chęć budowy, odbudowy i czyn. Poległych jednocześnie pochowanych naszych żołnierzy i tych wszystkich, którzy tu zginęli. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i jak chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcy. Trafiłem do księdza Karłowicza na początku lat 70., kiedy widziałem, jak degradowana jest Olszynka Grochowska. Ten symbol, Piemont polskiej walki o niepodległość. I ta Olszynka przez komunistów została wybrana jako miejsce, w którym rodzi się rzekomo zło. Postanowili ją zniszczyć. W miejscu, gdzie stoi krzyż upamiętniający 7300 poległych, miała przebiegać droga. Poszliśmy do księdza, zapytaliśmy, czy nie odprawiłby mszy świętej w intencji poległych. Ksiądz bez jednego słowa powiedział, tak, przychodzimy. I właśnie te msze święte, te nabożeństwa, na które przybywało coraz więcej ludzi, nie tylko z Warszawy, ocaliły to wspaniałe miejsce bohaterstwa polskiego narodu. Komuniści wielokrotnie przysyłali milicję, przysyłali oddziały ZOMO, by przerwać te nabożeństwa. Mimo wysiłku władzy nie udało im się nakłonić księdza do zmiany stanowiska. Te nabożeństwa przyniosły nam utrzymanie tego ducha narodowego w czasie niewoli. Ksiądz prałat Wacław Karłowicz, urodzony w 1907 roku w rodzinie ziemiańskiej, jest ostatnim żyjącym kapelanem powstańczej Warszawy. Występując pod pseudonimem ksiądz Andrzej Bobola, współorganizował szpital powstańczy w budynkach przykościelnych przy ulicy Długiej. Z tamtych tragicznych dni najbardziej utkwiły księdzu w pamięci wspomnienia o mniej więcej 40 pogrzebach, które codziennie musiał odprawiać. Mówiąc o zasługach księdza Karłowicza, należy wspomnieć także o uratowaniu z płonącej katedry świętego Jana cudownego XVI-wiecznego krucyfiksu z kaplicy Baryczków i maszynopisu księdza kardynała Aleksandra Kakowskiego. Czując nad sobą opiekę Pana Jezusa i Matki Boskiej, ksiądz Karłowicz przetrwał powstanie i okres stalinowski, kiedy był poszukiwany przez UB. Ksiądz uczył to młode pokolenie. Mówił, że moim moralnym obowiązkiem jest przywracać dobre imię żołnierzom.
polskiej państwa podziemnego, żołnierzom Armii Krajowej. Ksiądz Karłowicz współtworzył Krąg Pamięci Narodowej oraz wspierał działalność Archiwum Czynu Niepodległościowego. Nie zapomniał nigdy o żołnierzach AK, którzy zginęli w walce z hitlerowskim okupantem lub też byli mordowani w ubeckich katowniach. W sierpniu 1981 roku ksiądz Karłowicz był inicjatorem budowy pomnika ofiar Katynia. Wbrew komunistycznej władzy wzniesiono go potajemnie na cmentarzu powązkowskim. Co roku w rocznicę zbrodni odprawiano tu mszę w intencji pomordowanych żołnierzy. I ten krzyż to był pierwszy krzyż w Polsce, a zdaje mi się w Europie. Ksiądz jest taką postacią tutaj, wokół której tworzyła się grupa ludzi, środowisko akowskie, środowisko te, które musi przyjąć od AK tą Polskę i przenieść ją również w przyszłość. Myślę, że to była nasza rola. 100 lat, proszę zobaczyć, na złość komunie. Nawet biologicznie nie są go w stanie zgnębić. Jeszcze czuje się dobrze i mam nadzieję, że odprawi jeszcze nie jedną z nami mszę świętą. Za ojczyznę trzeba się stale modlić, bo to jest obowiązek obywatela, modlitwa za swoją ojczyznę, za swoją matkę. Patrzę, tak idzie straszna banda, taka ludzi, chłopy i wojsko. Gdzieś tak przed zachodem słońca przyszło dwóch takich młodych ruskich. Myślę, ruskie i milewskie. Z Lipska. Milewski Mirosław. O godzinie 6 rano otoczyli dom 5 bajców. Nikomu krzywdy nie robił. On był sprawiedliwy człowiek. I bardzo był dobry. Mąż już był wyprowadzony na podwórko, jak jakiś złoczyńca posadzony wśród tych 5. I żegnali jego do kamienia. I ja poszła na drugi dzień coś za nim zjeść, ale nie dali mu podać. Tu 4 tygodnie siedzieli w Suwałkach. Ślad zaginął, nic kompletnie, kamień wody. Przyszli i mówią, że muszą zabrać ojca ze sobą. Więc ja jako mała dziewczynka, niespełno 7-letnia, jeszcze bardzo płakałam, żeby nie zabierali mego ojca. Prosiłam, żeby zostawili go w domu. Ale nie chcieli tego zrobić i poprowadzili. W lipcu 1945 roku ojciec Scholastyki Ziniewicz zatrzymany został wraz z 2000 mieszkańców ziemi augustowskiej przez NKWD. Spośród aresztowanych mniej więcej 600 osób nie powróciło już nigdy do domu. Ślad po nich zaginął. W PRL o obławie augustowskiej nie można było mówić oficjalnie. Dopiero w 1987 roku, po powstaniu Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny zaginionych w lipcu 1945 roku, sprawa ponownie odżyła. No i to była okazja, dokopać Czerwonemu i to był główny cel. Ale nie ukrywam, ten cel się zmienił później. Jak zaczęliśmy jeździć po tych wioskach, jak zobaczyłem rozmiar tej tragedii, rozmiar krzywdy ludzkiej, jak zobaczyłem, że 80-letni ludzie bali się mówić, twierdząc, że nie trzeba tego mówić, bo jeszcze za wcześnie, że jeszcze
spotkać ich może los ich rodzin, ich braci, sióstr, żon, mężów. Dopiero wtedy to zrozumiałem i jakby z innym, nie jakby, z zupełnie innym nastawieniem realizowałem to nasze podjęte wyzwanie. Pojechałem z takim człowiekiem, rolnikiem, Marianem Sankiewiczem do kobiety w Bosych, nazywała się Maria Gałaszewska i ona powiedziała, że ona czekała na takiego człowieka jak 50 lat. Ojca i matkę wymordowali Niemcy, a siostry i brata wymordowali Rosjanie za polskość. Pamiętam taką jedną znamienną rzecz. Na samym początku chyba komitetu naszego jeden z mieszkańców okolicznych wsi powiedział w ten sposób: słuchajcie chłopaki, wy to zostawcie, bo z wami będzie to samo co z tamtymi i będzie po komitecie. I dopiero chyba ja w latach 90. zrozumiałem, że rzeczywiście to było bardzo niebezpieczne. We wrześniu 1987 Urząd Wojewódzki w Suwałkach zakazał działalności stowarzyszenia pod nazwą Obywatelski Komitet Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny zaginionych w lipcu 1945 roku. Decyzję tę otrzymali Piotr Bajer, Mirosław Basiewicz i Stanisław Kowalczyk, jawni przedstawiciele komitetu. Zakazy administracyjne nie powstrzymały działania. Nadal zbierano informacje i relacje świadków o tej największej w historii powojennej zbrodni sowieckiej dokonanej na narodzie polskim. Udało się ustalić dane blisko 600 osób wywiezionych przez NKWD w nieznane. I hipoteza jest taka, że ich wywieziono pod Grodno i że najprawdopodobniej są pochowani w fortach pod Grodnem. To potwierdzało kilku funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa po pijanemu. Przez 2 lata tak płakałam, bo naprawdę mieszkania nie ma, męża aresztowali. Najgorzej przychodzi jak wszystkie święta, każdy niesie kwiaty, znicze, a nie ma gdzie postawić tych zniczy, nie ma tych mogiły, nie można jej znaleźć. No, rola komitetu jest bezcenna, zwłaszcza w przypomnieniu tej zbrodni po kilkudziesięciu latach, w zebraniu relacji osób, członków rodzin, osób zaginionych. No przecież teraz już mało kto żyje, a komitet działał 20 lat temu, zebrał kilkaset relacji. Dzięki tym informacjom zebranym przez komitet można było napisać biogramy osób zaginionych. Jest bardzo przykre, że okoliczności tej zbrodni są do dzisiaj niewyjaśnione. Ale moim skromnym zdaniem to jest sprawa polityczna w tym momencie i się musi rozegrać na szczeblu prezydentów, prezydenta Polski i prezydenta Rosji. A jaka sytuacja na dzień dzisiejszy jest, wiemy. A więc proszę was państwa, starajcie się, róbcie cokolwiek, żeby to sprawiedliwości stało się zadość. Paweł Jasienica, żołnierz zbrojnego podziemia antykomunistycznego, pisarz i publicysta, prawdziwe nazwisko Lech Bejnar. Dla wielu Polaków żyjących w PRL-owskiej rzeczywistości był tym, który przywracał narodową dumę. Jego książki przywołujące świetność państwa polskiego okresu Piastów i Jagiellonów błyskawicznie znikały z księgarskich półek. W 1968 roku, 2 lata przed śmiercią, Paweł Jasienica po podpisaniu listu 34 w obronie wolności kultury uznany został jednym z największych wrogów komunistycznej władzy. Zarówno w przygotowaniu zebrania warszawskich pisarzy i jego przebiegu, jak i w inspirowaniu i organizowaniu młodzieży akademickiej do wystąpień rzekomo w obronie dziadów i twórczości Mickiewicza, jedną z czołowych ról odegrał Paweł Jasienica.
Jego prawdziwe nazwisko brzmi inaczej. Nazywa się on Leon Lech Bejnar. Co to za osobnik? Nie był zwolennikiem walki zbrojnej z tym ustrojem. Oczywiście to nie oznacza, że stał się zwolennikiem ustroju automatycznie, ale te metody działania nie bardzo mu pasowały, ale jednocześnie no, w podziemiu zbrojnym działał. I dopóki nie został ranny, to rzeczywiście walczył w tej 5. Brygadzie Wileńskiego AK pod dowództwem Łupaszki. W toku śledztwa Jasienica przyznał się, że działał w bandzie Łupaszki i że dopuścił się zarzuconych mu zbrodni. W dniu 3 maja 1949 roku śledztwo przeciwko Jasienicy zostało umorzone z powodów, które są mu znane. No, na początku po tych oskarżeniach Gomułki, po tym słynnym przemówieniu, to był rzeczywiście dosyć podłamany, bo nie bardzo wiedział, kto w te głupoty, że tak powiem, uwierzy. Ale z chwilą, kiedy się okazywało, że wiele osób bardzo życzliwie podchodzi do ojca, jakieś telefony, kwiaty, jakieś wyrazy życzliwości, nawet uśmiechy na ulicy, to tak go na duchu podnosiło, bo najbardziej się bał, że Gomułce ktoś uwierzy w to, że on mógł być takim człowiekiem. Dla komunistów Paweł Jasienica był co najmniej z dwóch powodów bardzo niebezpieczny. Po pierwsze, z racji biograficznej, należał do bardzo niebezpiecznej grupy ludzi z przeszłością akowską. To był pierwszy powód, ale oczywiście to był powód ogólny. On sytuował Jasienicę w gronie osób podejrzanych, ale znacznie groźniejsze było to, co robił później, kiedy tak naprawdę stał się jednym z uczestników tej niesformalizowanej opozycji, czego pełnym potwierdzeniem stało się podpisanie listu 34. I w tym momencie Jasienica stał się już bardzo groźnym literatem, intelektualistą, który był niebezpieczny po pierwsze z racji pozycji, jaką jego praca naukowa, jego książki zaczęły zdobywać w gronie odbiorców, no a po drugie jako potencjalne zagrożenie tego, co on może zrobić w przyszłości, jako człowiek, którego pozycja rosła. A rosła ta pozycja za sprawą oczywiście książek. Paweł Jasienica był architektem, który budował, wzmacniał, przypominał o istnieniu wspólnej pamięci. Nie tej, która zaczęła się wraz z powstaniem rządu tymczasowego, tylko tej, która zaczęła się wraz ze świtem słowiańskiego jutra. Po tej szkole, gdzie uczono jakiś formułek walki klas. Nagle historia Polski jako państwa, wielkiego państwa, państwa demokratycznego, państwa tolerancji, no, budowała moją dumę narodową. Dumę narodową, która była po prostu sponiewierana historiografią PRL-u. To był po prostu jakiś przełom. To były książki, które się po prostu czytało, i powracało się do tego, że być Polakiem to bardzo ważne. Władze się bały takich ludzi. Bały się ludzi popularnych przez swoją własną twórczość, o których wiedziały, że są niepokorni, że mogą mieć inne zdanie, że w sytuacji jakiegoś kryzysu mogą czymś zaskoczyć. I dlatego takie osoby starają się inwigilować, osaczyć. No i tutaj cała historia oczywiście drugiej żony Pawła Jasienicy. Właściwie trudno nam pokazać drugi porównywalny przykład takiego sukcesu bezpieki. Żeby się udało kogoś tak niebezpiecznego z punktu widzenia tak osaczyć, jak udało się Jasienicy w ostatniej fazie życia. No i to jest też tragedia tego człowieka, ale przez tą tragedię nam się jakby objawia no, rzeczywistość tamtych czasów, bo przecież to nie jest przykład fikcyjny, literacki, to jest pewien realny fakt dotyczący bardzo znaczącej osoby, że bezpieka była zdolna do posunięcia się do tego, żeby swojego agenta obsadzić w roli najbliższej formalnie temu człowiekowi osoby po to, żeby go inwigilować. I to przecież nie jest tylko kwestia moralności tej osoby, która się zgodziła taką rolę pełnić, ale też państwa, prawda, które się do takich metod posuwa, po to, żeby człowieka, który przecież tak naprawdę nie był bezpośrednim zagrożeniem, bo przecież Jasienica nie tworzył organizacji konspiracyjnych, człowiekiem, którego tak naprawdę bano się z powodu tego, co pisał.
zresztą ojciec zawsze podkreślał taką konieczność świadomości swoich korzeni, swoich dziejów, swojej wiary katolickiej. Zawsze stał na tym stanowisku, że w miarę mi człowiek powinien mieć o tym przynajmniej blade pojęcie.